Majówka. Na zielonym łąki szmaragdzie dziś zabawa taka miła. Mała Janka małą Magdzie na majówkę zaprosiła. Wzięły z sobą w kobiałeczce rozmaite wiktuały, żeby na długiej wycieczce czasem głodu nie zaznały. Gdy stanęły na polance, którą gąszcz osłania chłodna, jeść się chciało małej Jance, a i Magdzia była głodna. A więc tu postanowiły spocząć, choćby na troszeczkę, i pokrzepić sobie siły nadwątlone przez wycieczkę. Pod rosochą starej wierzby Janka z Magdzią wraz usiadła. Nie kłóciły się o gdzieżby, gdy zabrały się do jadła. Ale Janka, zabiegliwa jak prawdziwa gospodyni na murawie, stół nakrywa i honory domu czyni. Otworzywszy wnet kobiałkę, wydobywa całą żywność. Ciemny piernik, białą chałkę i owoców różnych dziwność. Była tam i czekolada, cała duża jej tabliczka. Wreszcie atrakcja nie lada, wielki termos pełny mleczka. Mała Janka na obrusie ułożyła sprzęt ten cały i zaprasza swą Magdusię, żeby jadła te specjały. Magdzia się namawiać nie da, nie da się dwa razy prosić, ale z tem wypadła bieda. Jak tu termos odtermosić? Janka przybiegła z pomocą i próbuje zdjąć nakrywę. Próżno obie się szamocą z tym termosem, nieszczęśliwe. Próżno ciągną z całej siły nieużyty twardy korek, co im w sposób tak niemiły zaszpuntował pod wieczorek. Wreszcie radę czy nie radę dały spokój próżnej zwłoce. Zjadły tylko czekoladę, chałkę, piernik i owoce. Gdy wróciwszy mówią mamie, jaki kłopot był przed chwilką, rzekła: otwórz się, sezamie! I otwarła termos szpilką. Zaraz wzięły się do mleczka, wypiły je, ledwie migło. Choć długa była wycieczka, ono przecie nie wystygło.